Postulatorem procesu na szczeblu diecezjalnym jest ksiądz prałat Edward Poniewierski, kanclerz kurii biskupiej w Radomiu. Na prośbę postulatora i uwzględniając materiały zebrane przez historyków oraz po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej i Kolegium Księży Dziekanów, biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Romana Kotlarza. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu oraz opinii Stolicy Apostolskiej, biskup Henryk Tomasik podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza. Są diecezje, które nigdy nie przeżywały takiego wydarzenia. Bogu dzięki, my mamy już trzecią sytuację. Przed laty rozpoczął się proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego. Niedawno zakończył się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego matki Kazimiery Gruszczyńskiej, która jest założycielką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Odcierpiących. A w tej chwili rozpoczynamy proces beatyfikacyjny jednego z kapłanów, naszych kapłanów, księdza Romana Kotlarza. Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego nastąpi w sobotę 1 grudnia w Radomskiej Katedrze. Proces zainauguruje o godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Po Eucharystii odbędzie się pierwsza sesja Trybunału Beatyfikacyjnego. Za stołem przed ołtarzem zajmuje miejsce Trybunał Beatyfikacyjny, postulator, wicepostulator i notariusz sesji. W pewnym momencie postulator przedstawi życie, historię pracy duszpasterskiej księdza Romana Kotlarza, a następnie biskup ordynariusz, członkowie Trybunału i obaj postulatorzy złożą przysięgę na Ewangelię. Dotykając ręką Ewangelii, przysięgają, że będą solidnie wypełniali swoją misję, zachowają tajemnicę i nie będą przyjmowali jakichkolwiek upominków z racji procesu. Na zakończenie sesji nastąpi uroczyste ogłoszenie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza oraz podpisanie stosownych dokumentów. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, drodzy siostry i bracia, na mszę świętą, która rozpocznie się o godzinie 11 w katedrze radomskiej, a po mszy świętej odbędzie się uroczyste, pierwsze posiedzenie Trybunału Beatyfikacyjnego, którego częścią jest złożenie przysięgi przez członków Trybunału i osoby zaangażowane w ten proces. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszam do Katedry Radomskiej w sobotę na godzinę 11:00.